Witam Was. Mamy 23 grudnia 2023 roku. Materiał, raport z Ukrainy. Mimo, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia, słuchajcie, jeżeli interesujecie się tym tematem, interesujecie się tematem wojny na Ukrainie, no musicie obejrzeć ten materiał. W przeciwieństwie do wielu innych komentatorów polskich, wysławiających się na temat konfliktu na Ukrainie, ja nie owijam bawełny i nie chcę być stronniczy w żadnej ze stron. Prezentować ja staram się tak sytuacja na froncie, jak jest. Wiem, że wielu tutaj próbuje jakby pudrować sytuację i działać pod dyktando niemalże, prawda, propagandy ukraińskiej, natomiast tutaj nie ma co się oszukiwać. Sytuacja dla Ukraińców w tej chwili bardzo się zmienia. Tytuł dałem po prostu jasne, słuchajcie, front na Ukrainie dla Ukraińców się załamuje. Słuchajcie, zaczynamy sobie konkretnie skrynek. Tutaj, jesteśmy już w miejscowości Krynki, właściwie to jest wioska Krynki, a nawet właściwie to jest część Krynki, którą okupują żołnierze z Brygady Morskiej Sił Zbrojnych Ukrainy. Ta brygada, mamy różne informacje, tak naprawdę prawdopodobnie są to jednostki, które mogą się wywodzić nawet z kilku brygad. Prawdopodobnie te straty są już tak duże, że przychodzą oddziały, pododdziały, może nawet plutony, czy też drużyny po prostu wydzielane z wszystkich brygad piechoty morskiej. Nawet ciężko stwierdzić ze 100% pewnością, że są to, czy to jest na pewno 35, czy tylko 36, czy 38. Prawdopodobnie na początku była 38, natomiast tych jeńców wziętych do niewoli też już jest dużo. Na moim kanale możecie też zobaczyć jeńców ukraińskich. Także sytuacja tutaj jest dramatyczna dla Ukraińców. Z jednej strony można zrozumieć, prawda, że żołnierz wykonuje rozkazy, tak? Natomiast mamy mnóstwo po prostu filmów z tego, jak Ukraińcy tutaj przekraczają Dniepr i następną rzekę Konkę, bo właściwie tutaj przed samymi Krynkami mamy rzekę Konkę i po prostu jakie tam straty po prostu ponoszą w wyniku ataków rosyjskich dronów. Sama miejscowość Krynki jest non-stop bombardowana i ostrzeliwana niezmiennie. Owszem, zdarzają się po prostu tutaj Rosjanie ostatnio stali się trochę bardziej aktywni, zarówno jeśli chodzi o piechotę, ale także chodzi o sprzęt wojskowy. Wiemy, że tutaj zostały ściągnięte jednostki powietrzne desantowe, natomiast także pokazały się rosyjskie czołgi. Mamy film ze zniszczenia dwóch rosyjskich czołgów, natomiast to, co niektórzy szerzą, typu, że tutaj prawda, 60 rosyjskich czołgów czy tam pojazdów pancerzonych zostało zniszczone w miejscowości Krynki, no to są jakieś kompletne, wielutne bzdury. Po prostu, no, zwłaszcza, że ukraińska artyleria wydaje się po prostu zamierać coraz bardziej. Rosjanie po prostu nie wchodzą. Rosjanie nie wchodzą, nie szturmują w żaden sposób Krynek. Owszem, oczywiście jest prowadzona wymiana ogniowa, są prowadzone wypady, natomiast nie ma generalnego szturmu Krynek. Jest non-stop ostrzał po prostu dlatego, że Rosjanie przyjęli prostą taktykę. Ukraińcy tu przeżyczają żołnierzy, a my ich bombardujemy. I na razie ta sytuacja tu jest niezmienna. Zobaczymy, co się będzie działo. Dalej, słuchajcie, przechodzimy na Zaporoże i na wyłom Robotynę, bo tutaj tak to sobie możemy nazwać. No i tutaj już jest bardzo ciekawie. Na wstępie pokażę Wam ciekawe, myślę, że opracowanie przedstawiające ilość oraz to, jaki to jest sprzęt ukraiński, jaki został zniszczony w tym wyłomie. Spójrzcie sami. Policzono, że tutaj na tej mapce, które się tutaj możemy sobie obejrzeć, w tym wyłomie właściwie pod Robotynę, znajduje się 219 wraków ukraińskich pojazdów wojskowych, z czego 155 to są czołgi i PWP. Także no, ilość po prostu niesamowita. I są to jeszcze, trzeba należy zwrócić uwagę, że są to te pojazdy, które się tutaj znajdują. Nie ma w tym pojazdów, które były uszkodzone i ewakuowane do naprawy, gdzie ustano po prostu, że ta ewakuacja no jest uzasadniona, bo w ogóle, że jest możliwa. Czyli prawdopodobnie te straty były jeszcze większe, no przynajmniej jeszcze raz takie. I tu możemy po prostu zobaczyć, jaka siła jednak wbrew temu, co w niego była zaangażowana prawdopodobnie do tych działań. To dlatego, że te działania trwały prawda, kilka miesięcy. No ciężko to nazwać, że było jakimś kontruderzeniem, ale kilka miesięcy walk po prostu zdewastowało ukraińskie siły zbrojne. W tej chwili głównie znajduje się tam piechota, do której zaopatrzenie dozwożone lekkimi pojazdami dostawczymi, jakimiś pick-upami, lekkimi terenówkami, bo tylko to może się przeżyć, szczególnie nocą. Cały ten wyłom jest bowiem kontrolowany przez rosyjskie drony, które non-stop polują, już nawet nie polują na pojazdy wojskowe de facto, czyli jakieś pojazdy opancerzone, bo te po prostu się już Ukraińcom skończyły, tylko polują nawet na mówię na pick-upy, żeby tylko nie dochodziło zaopatrzenie. Wiemy, że tutaj ukraińska artyleria działa w bardzo ograniczony sposób, jeżeli w ogóle jeszcze działa, dlatego że jest non-stop polowana ten teren kontrolowany przez rosyjskie drony, atakowany
tak naprawdę żołnierze tutaj siedzą i czekają nie wiadomo na co, chyba na to, żeby się poddać. Mamy coraz więcej filmów o tym, jak ukraińscy żołnierze po prostu poddają się, bo albo już nie chcą walczyć, albo nie mają czym walczyć. Nie odmawiam im bohaterstwa i chęci walki, wielu ciężko walczy, natomiast ich sytuacja jest po prostu beznadziejna. Rosjanie kontratakują w tej chwili głównie na dwóch kierunkach. Znowu Prokopiwki oraz Zwerbowe, zaprzestanie ataków od nowo Pokropówki tutaj i próbują tak odsunąć ten rejon od Werbowe. Nie chcę jeszcze tego nanosić na mapę i tutaj jakby weryfikować do końca, jak ten front w tej chwili wymaga. Mamy natomiast, wiemy, że ten front na pewno został przesunięty, ale to dosłownie tutaj w tym miejscu i tutaj w tym miejscu od nowo Werbowe. Natomiast są już pogłoski, że tak naprawdę tutaj ukraińska obrona się załamała i ten atak na wschód od nowo Prokopówki rosyjski się atak. Tutaj mamy coraz więcej informacji o tym, że Rosjanie tutaj już weszli i zaczynają kontrolować ten teren oraz tutaj bardziej przesuwają na zachód od Werbowy, odsuwają linię frontu. Prawdopodobnie ta obrona załamała się tutaj, ale nie jest to jeszcze do końca poświadczone. Tutaj najprawdopodobniej doszło w ogóle do rotacji rosyjskich, ukraińskich sił i weszło tutaj jednostki 82. Brygady i nie wiemy, czy Rosjanie wykorzystali ten moment rotacji, czy też Rosjanie, czy też po prostu te siły świeże, które tu weszły, no nie odnalazły się i w tym momencie po prostu Rosjanie uzyskali powodzenie. Prawdopodobnie będziemy musieli się spotkać jeszcze po świętach przed Nowym Rokiem, bo możemy się tutaj spodziewać sporej korekcji tej linii. Pomijam mniej istotne rejony walk, na których nie dzieje się nic ważnego. Słuchajcie, przechodzimy już w rejon Doniecki, w rejon Marinki, więc może najpierw krótko o Marince. Tutaj mamy już jakby potwierdzone, tutaj jeszcze do końca może ta mapa nie jest. Prawdopodobnie w tej chwili Rosjanie już kontrolują całą wielkość tutaj Marinki, aż po to skrzyżowanie. To było takie skrzyżowanie dróg. Prawdopodobnie Rosjanie tutaj całość już Marinki Południową zajęli. Natomiast jeśli chodzi o Marinkę Północną, trwają walki w tej chwili o tutaj o ten rejon zabudowań. Jakby Rosjanie prawdopodobnie doszli już do tego skrzyżowania albo w okolice tych zabudowań i prawdopodobnie Ukraińcy trzymają te zabudowania, a Rosjanie próbują ich wytrzeć, przejść tutaj właśnie z tego rejonu jakichś no, ostatnich zabudowań Marinki. O czym informowałem wcześniej, atak w kierunku Pobiedy nie udał się na daną chwilę, wiemy, że Pobieda nie została odbita, natomiast działania wokół Nowomichajłówki tutaj odbywają się znacząco z lepszymi postępami strony rosyjskiej, zarówno od południa, jak i od północy. Sama Nowomichajłówka nie jest oczywiście zdobyta przez Rosję, natomiast walki prawdopodobnie odbywają się już tutaj w samej miejscowości, słuchajcie. Tutaj mamy zaznaczony taki duży opornik ukraiński, prawdopodobnie on, nie wiemy, ale chyba on nie został jeszcze zdobyty i to podejście tutaj nie udało się od strony północnej, natomiast udało się Rosjanom podejść od strony południowej do Nowomichajłówki i wejść tutaj w zabudowania. Raczej jest już to potwierdzone, że tutaj takie jakieś mamy zabudowania, nie wiem, przemysłowe, gospodarcze, one zostały zajęte przez wojska rosyjskie oraz wschodnia tutaj część wioski. Prawdopodobnie walki trwają w samej już Nowomichajłówce i mniej więcej, o tak jak teraz kreślę, przebiega linia frontu. Dobrze, przechodzimy, słuchajcie, dalej na północ. No i Awdijiwka. Co się dzieje w Awdijiwce? Rosyjskie ataki dalej w kierunku na Pierwomajskie. Słuchajcie, jest ono tutaj, jakby samo Pierwomajskie nie atakują, ale próbują atakować dalej tutaj wzdłuż tej linii. Wodiane prawdopodobnie zostało zdobyte i tutaj przechodzą. Dalsze ataki na Tunienkę, Siewierne, walki o Siewierne. Tutaj nie udało się Rosjanom podejść w ten rejon. Wcześniej to, o czym informowaliśmy, prawdopodobnie to jest dalej ziemia Nieczyja. Nie udało się Rosjanom wejść również od tego południowego i południowego zachodniego tutaj części do Awdijiwki. Dalej tutaj walki trwają w rejonie Opytne, a między Opytne, a tutaj w tym rejonie może być na wschód od Opytne. Tutaj znajduje się też taki ukraiński opornik w rejonie, zwłaszcza tutaj tych wiaduktów. Nadal on jest trzymany przez Ukraińców, którzy coraz bardziej mogą tu być zagrożeni odparciem, ale tutaj wydaje się, że to w miarę się jest stabilna ta linia frontu. No i tutaj to, o czym wcześniej informowałem, dalej trwają walki na tych tutaj przedmieściach Awdijiwki. Udało po tym włamaniu, kiedy nawet Rosjanie Ukraińcom udało się prawdopodobnie zablokować. Był tutaj moment, że tutaj aż dotąd doszli Rosjanie, ale Ukraińcy ich wyparli i trzymają dalej tutaj ten rejon. I przechodzimy dalej tutaj, jeżeli chodzi o rejon Awdijiewski. Nadal nie mamy potwierdzenia o zdobiciu stacji filtrów, która jest, można powiedzieć, fortecą ukraińską. Prawdopodobnie dalej tutaj trwają o nią na pewno zaciekłe walki, dlatego że jej zdobycie umożliwi już Rosjanom podejście bliżej pod samą tutaj miejscowość. Po niewielkich sukcesach, jak odnieśli Rosjanie w kierunku tutaj na ogródki działkowe, przy tych odstojnikach, mamy raczej zawieszoną linię frontu.
Mamy coraz więcej danych o tym, że Rosjanom udało się tutaj wejść w kierunku tutaj właśnie od północnego wschodu do zakładów Koksochimu. Udało się w wielu miejscach im również podejść pod tutaj takie ogrodzenie betonowe wzdłuż tych zakładów, ale na pewno nie udało mi się tutaj zdecydowanie wtargnąć do Koksochimu. Raczej są to jakieś pojedyncze próby wejścia. Wyjścia są wypierani, Ukraińcy kontratakują. Dalej w kierunku na północ. Po przekroczeniu linii kolejowej Rosjanie tutaj trwają walki o stepowe. Najnowsze informacje, ale jeszcze nie są potwierdzone materiałami geolokowanymi wideo, że Ukraińcy odstępują od stepowego w kierunku na zachodnim, porzucają tę miejscowość. Tutaj trwały bardzo zacięte walki od niemalże tygodnia i prawdopodobnie, nawet więcej, ale już w samej miejscowości od około tygodnia prawdopodobnie Ukraińcy zostawiają stepowe i przechodzą na dalszą linię obrony w kierunku Werdyci. Tutaj bardziej na północ nie zmienia się linia frontu, przepychanka, można powiedzieć północ-południe. Na pewno Rosjanom nie udało się pójść pod Nowokalinowę. Tutaj ukraińska obrona wydaje się być pełna i stabilna w tym rejonie. Natomiast najciekawsze rzeczy dzieją się według mnie obecnie w rejonie bachmuckim. Tutaj po letnio-jesiennej ofensywie na tym kierunku na południe od Bachmutu w rejonie Kliściwki, Andriiwki, Kurdiumiwki, Rosjanie obecnie próbują odzyskiwać teren, który utracili. Trwają jeszcze walki i tutaj uparcie o ten rejon wzdłuż linii kolejowej. Nie wiemy, czy już do końca Rosjanie pod nią podeszli, czy nie. Nie, jedne źródła mówią, że już tak, inne, że jeszcze tutaj trwa zaczarty opór. Prawdopodobnie Ukraińcy, moim zdaniem, wycofali się już na samą linię tego nasypu kolejowego i tutaj będą stawiali opór. Rosjanie atakują samą jednak Kliściwkę. I tutaj są takie, sobie spiszymy, na północ od Kliściwki, tutaj widzicie, są wzgórza. I mamy coraz więcej potwierdzonych informacji o tym, że Rosjanie weszli na te wzgórza, bo stąd można po prostu ogniowo kontrolować Kliściwkę. Najnowsze informacje mówią także o tym, że Rosjanie tutaj przeszli ten nasyp kolejowy na północ od Kliściwki i weszli ponownie w samą Kliściwkę, próbując odzyskać, którą stracili późnym latem, czy na przełomie lata i jesieni bieżącego roku. W ogóle cały ten rejon sobie troszkę oddalimy. Tutaj, jeżeli chodzi o zachód od Bachmutu, linia frontu, wszystkie jednostki tutaj jakby jest podawane, że zarówno w kierunku na Krasnę, jak i Kalininę, jak na Bogdaniwkę. Można powiedzieć, w tym rejonie właśnie od Bogdaniwki na południe pod Andriiwkę trwa napór wojsk rosyjskich, które przesunęły wyraźnie linię frontu o paręset metrów. No w tej wojnie to jest dużo. Można powiedzieć, w takiej wojnie, jak na pierwszej wojnie światowej, nastąpiło przesunięcie linii frontu. Ukraińcy delikatnie odstąpili, na razie jednak przełamanie tutaj, prawdopodobnie w rejonie tej Kliściwki następowało załamanie frontu i to może zmusić Ukraińców do cofania się. Mamy również coraz więcej danych, co tutaj się dzieje, bo Chromowe, w przeciwieństwie co do niektórych mówił, mamy jasne materiały geolokowane, że Chromowe jest absolutnie pod kontrolą rosyjską. Prawdopodobnie dalej przesuwają oni front w kierunku Krasnego. Głównym oczywiście kierunkiem ataku jest Chasiv Yar, to takie kilkunastotysięczne miasteczko w tym rejonie i najważniejszy opornik tutaj ukraiński, Bogdaniwka, miejscowość znajdująca się tutaj na zachód od samego Bachmutu, czy też Artyomowska, też możecie się spotkać z taką nazwą. Tutaj mamy po prostu wzgórza, z których można kontrolować cały ten rejon podejścia pod Chasiv Yar. Także prawdopodobnie w tym miejscu będziemy mieli do czynienia z bardzo zaciętymi walkami. Na obecną chwilę Ukraińcy bardzo twardo się bronią, ale też coraz bardziej uparci atakują Rosjanie. Przełamali prawdopodobnie tą obronę tutaj w kierunku na Chromowe i próbują podejść w tym rejonie, ale tu mamy wzgórza, więc tędy nie, ich podejście będzie bardzo ryzykowne. I dlatego mamy tutaj ataki wściekłe ze strony Bogdaniwki. Pierwsze prawdopodobnie jednostki rosyjskie już weszły do Bogdaniwki tutaj od północnego wschodu. Trwają obecnie walki. Ogólnie na całym tym rejonie bachmuckim nastąpiło przełamanie frontu przez Rosjan i powoli przesuwają oni ten front na zachód. Tutaj jakby front na rynku bachmuckim ukraiński się posypał i na pewno trzeba będzie z ich strony, jeżeli to jest, chcą działać rozsądnie, a z tym mają czasami problemy, muszą odstąpić i po prostu nowy front wykreować troszkę bardziej na zachód.
Jeżeli chodzi o całą resztę frontu, nie mieliśmy tutaj miejsca z żadnymi zmianami. Co to wiecie, takie przepychanki, parę dziesiąt metrów, paręset metrów w tą czy w tą. Jedyne zaawansowane walki, oczywiście na kierunku tak zwanym kupiańskim, o Sienkiewkę. Po małych sukcesach rosyjskich zostali oni odrzuceni. Na razie nie mam informacji o żadnych większych postępach. Także na pewno się ciekawie zapowiada. Mamy tutaj różne decyzje polityczne. Widzimy już zmianę postawy Francji, widzimy już zmianę postawy przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, którzy politycy mówią, że Ukraina osiągnęła to, co chciała. Putin nie osiągnął to, czego nie chciał. I właściwie to już trzeba to kończyć. Tak można po prostu czytać między wierszami po ostatnich wystąpieniach między innymi Blinkena, który mówi, że Putin nie osiągnął tego, co chciał. Natomiast Ukraina obroniła się, obroniła swoją zonę, no i trzeba po prostu kończyć. Widać, że będą naciski ze strony Stanów Zjednoczonych na Ukrainę, by to przerywać. Pytanie, co zrobią sami Ukraińcy na obecną chwilę. Mamy zaraz święta, nie ma żadnej mowy o żadnej pomocy wojskowej nowej, bo to też nie jest tak do końca, chociaż wiemy, że w listopadzie ta pomoc wojskowa była niższa o 87% od tej, która miała miejsce wcześniej. Prawdopodobnie podobnie było również w grudniu, no tutaj jeszcze grudzień trwa, ale możemy również przyjąć, że to jest około 90% obniżenia. Na pewno ta pomoc będzie jeszcze płynęła, bo to jest część pomocy, która była już wcześniej zakontraktowana i opłacona, więc ta pomoc, bo środki jakby do końca roku tego są, więc możemy się jeszcze spodziewać, że pewnie w pierwszych tygodniach, może nawet w miesiącach jakaś pomoc będzie przybywać. Pytanie, jaka będzie pomoc finansowa, żeby Ukraina się nie załamała przede wszystkim finansowo. Natomiast pomoc, jak będzie wyglądała pomoc wojskowa, to jest bardzo ciekawe. Nie wiemy tego. Pytanie, jak zachowa się nasze państwo, pytanie, jak zachowają się inni. Wiemy, że Słowacja odmawia już wsparcia absolutnie dla Ukrainy. Najnowsze informacje. Także wiemy tak samo Węgry, no może być po prostu ciekawie. Jeżeli będzie tylko możliwość i będzie coś nowego się działo, na pewno się jeszcze w tym roku spotkamy. Dziękuję Wam za oglądanie.